Papa Bir Burgas, czyli tam, gdzie zaczynaliśmy. Tam też kończymy. Tam też kończymy, więc pozytywną informacją jest to, że jak przyjechaliśmy, połowa kranów blisko była zajęta przez Funky Fluid i nic nie zostało. Wystarczył tydzień i wszystko zeszło. To by było słabe, gdybyśmy tutaj wrócili i znowu byłby Funky Fluid. Ale też nie ma fajnego piwa Ipki z browaru, którego obecnie nie pamiętam. Został wypity, natomiast obecnie Beer Bastards. Na kranie jest Opasny Ciar. Jak ktoś rozumie, to ok. Opasny Ciar IPA, którą Marlena pije. I jak? Tak. Fajna odmiana po tych wszystkich takich... po 5 dniach lagerów lekkich. Tak, tak, jest ta goryczka. Jest goryczka, ale taki trochę przeplatana, nie wiem, czy próbowałeś. Nie próbowałem. Z karmelem lekkim. A, dobra, to już sprawdzam. No rzeczywiście te aromaty są dosyć słodkie, odchmielowe i melanoidynowe. O, aż sobie nosa zamoczyłam. Jezu, co ja gadam? Zamoczyłem. Tak, nad morzem byliśmy, kilka burgasko poszło, no ale naprawdę już trzeba odmienić. Wrócić do tych normalnych, tak, planów. No, nie wiem, czy mi się już tak smak po tygodniu zmienił, ale jest słodkie. Jest słodkie i goryczki za dużo nie ma, więc pod tym względem Beer Bastards może po prostu zrobił taką odmianę właśnie słodszą. Natomiast to jest flagowiec Beer Bastardsów, którego nie ma na kranie, jest napisane, ale niestety Petainer wyszedł. Basi Kefa to jest Beer Bastardowy klasyk. Puszeczka, zobaczcie, 330, ale zupełnie inna niż u nas. Taka smukła mi się wydawało w ogóle, że to może być jakaś 250. Więc już otwieramy. Czy będzie to jednak coś bardziej w stylu IPA? Już kolor mi się podoba. Tak, zobaczcie. No taki New Englandowy, mętny. O, Marlena mówi, że jest fajny aromat. Tak. No na pewno nie ma słodko i na pewno nie jest karmelowo. Znaczy ja to jakoś... Jakiegoś mocnego aromatu specjalnie tutaj nie czuję. Kobieta ma pierwszeństwo. Marena się nie śpieszy z opinią. Tak, muszę pomyśleć. Spodziewałam się takiej większej soczystości. O! Przepraszam, że ci nie daję dokończyć, ale to jest to, na co czekałem. Bo tak, no to jest to. Żebyśmy się napili tego, ale mimo wszystko spodziewałam się większej soczystości troszkę. Jest zajebiste. No tego się... Znaczy, szczerze mówiąc, ten opasen ciar to jest nieporozumienie. Słodkie, bez goryczki, natomiast jeżeli będziecie mieli okazję próbować Beer Bastards, Basi Kefa, to jest ich flagowiec, nie bez przyczyny. Soczystość, goryczka, bardzo fajna odchmielowa owocowość. Bardzo, bardzo klasyczna New England IPA. Z tą goryczką nawet nie ma co przesadzać. My po prostu po tych lagerach czujemy tą odmianę, ale ta goryczka jest jak na New England dosyć stonowana, ale chodzi o to, że jest to zupełnie coś innego i na tych nowofalowych chmielach, więc Basi Kefa wielki plus, to nieporozumienie. No i Papa Bir, jeżeli jesteście w Burgas, padajcie. Miejsce do odwiedzenia koniecznie. Nara. I żegnamy Bułgarię 2021. Słuchajcie, ciekawostka, zaraz obok Papa Bir otworzyła się w kwietniu piwowarnia, czyli mini browar. Browarem restauracyjnym tego bym nie nazywał, ale naprawdę fajny, swojski lokal. Dwa piwa tylko na kranie, lager 10,5
czeska receptura, jak pan właśnie tutaj mówi. Jest również Red Lager. Red Ale. Red Ale to nie nasz styl, więc nie próbujemy, ale lagerka, proszę bardzo. 3 lewa za Goliamę. 2,90 za Goliamę. Kurczę, w mini browarze, super. Chciałbym powiedzieć, że mi przypomina to żywe piwo z 5 oceanów, ale jest o wiele lepsze, bo nie jest kwaśnawe, nie podchodzi pod pszenicę, jest naprawdę treściwe, fajny lagerek, może troszkę za mało schłodzone, ale nie będę się upierał. I dla potwierdzenia, że jest to browar, zobaczcie instalację. Wygląda na jakieś 5 hektolitrów? Chwilę nie. Tysiąc. Dobrze, tysiąc. Proszę. Myślę, że każdy, kto jest w Burgas i odwiedza Papa Beer, ma 2 kroki dosłownie tutaj do tej piwowarni. Tego się nie spodziewałem zupełnie, czyli wizyta w bułgarskim browarze i piwo prostostanku. Red Ale. Nie? Jaki to jest? Bo to jest ciemno, to rzeczywiście. Ciecha granat. A, w ten sposób. Nie, to drugie. I to ma ile? Tretisort. Tak, Tretisort, granat, czyli polotmawę. Jakie to, ile to ma alkoholu? To, że będzie 4. A, 4. Tak. Już dobrze, wystarczy. Nie będziemy tutaj pana żywować, ale zobaczcie, instalacja słowacka. O, ja wezmę od tej strony, bardziej widać. Fajne warunki. Jedźwień to już jest słowacki. Dobrze, czyli technika słowacka. Okej. No zobaczcie, pod światło bardzo wyraziście mętne. No i też koło, właśnie jak pan mówił, koło 4% alkoholu. Trzeci sort. W ten sposób. Dobrze. Żeby nie tylko jedna osoba. Tylko się obawiam, że już teraz w tym momencie będzie sama piana. Okej. Tutaj dla Marleny jest oczywiście. No tak. No bardzo wyraziście słodowe. Ale trochę takiego prażonego jęczmienia. Słowacka receptura? Tak. Fajnie, to nie jest, już się bałem, że jakieś polotmawe. Również nie jest to coś mocnego, no jak 4% alkoholu było powiedziane. Wytrawne. Goryczki nie za dużo, ale fajnie, że jest wytrawne. Ciekawa rzecz. Myślę, naprawdę warto tutaj wpaść do piwowarni w Burgas i spróbować. Tym bardziej, że ceny bardzo przyjazne i atrakcyjne. Zdrowie. Najlepszego. Na razie.